Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś chciałabym Wam pokazać kilka rzeczy, o których Wam ostatnio mówiłam. Są to rzeczy ze sklepu mojej przyjaciółki. Moja najlepsza przyjaciółka założyła sklep. Nazywa się Lalu Shop i pomogłam go, słuchajcie, założyć. Pomogłam nawet wybierać ubrania. Także trochę się do tego przyczyniłam. Jestem z niej niesamowicie dumna. Ubrania są śliczne, więc zaraz Wam pokażę. Dużo jest rzeczy takich przejściowych na teraz, swetrów, wdzianek. Są bardzo, bardzo dobrej jakości. Naprawdę wybieramy fajne rzeczy. Zdjęcia do sklepu były robione w tym lustrze, więc żebyście się nie zdziwili, tutaj akurat miałyśmy miejsce. No i ja kupiłam akurat to duże lustro, więc stwierdziłyśmy, że w tym lustrze najlepiej będą wyglądać zdjęcia. Podziękuję Wam wszystkie rzeczy na dole, w sklepie znajdziecie dużo chokerów, dodatków, no ale przede wszystkim właśnie fajne ubrania, są też bardzo fajne leginsy. Dużo jest rozmiarów uniwersalnych, takie, w które wejdą osoby od rozmiaru S do rozmiaru L, ale są też rzeczy po prostu w pojedynczych rozmiarach i są to rzeczy zwykle takie w limitowanych ilościach, to nie jest jakiś ogromny sklep, bardzo zatowarowany, także jeżeli Wam się coś podoba teraz, to kupujcie, bo pewnie tego później już nie będzie. Także to tyle tytułem wstępu. Prosiła też, żebym Wam powiedziała, że do każdego zamówienia powyżej 100 zł jest dodawana torebka ekologiczna z napisem Lalu Shop, z różowym logiem, jest śliczna. Także tyle. No i co, przechodzimy już do pokazywania ubrań. Słuchajcie, ja mam akurat na sobie żonkę z naszego sklepu. Jak widzicie, ona jest z wyższym takim kołnierzem, z wyższym dekoltem, ponieważ nie każdy lubi wycięty dekolt. Te koszulki bardzo Wam się spodobały, więc na pewno będziemy robić kolejne. Ale przejdźmy już do swetra, który jest ze sklepu. Wiele rzeczy z tego sklepu jest z Włoch. Są to włoskie ciuchy, ale z różnych innych krajów, głównie właśnie robione w Europie. I pierwsza rzecz to sweter. Moja mama mówi, że to jest taki plaster miodu, tkany właśnie w plaster miodu, tak miałam Wam powiedzieć, jak zobaczyła te swetry. Jest też warkocz, ale ten akurat to jest właśnie ten plaster miodu, ma duże kieszenie i wszystkie te swetry są bardzo miłe i przyjemne, ten jest właśnie szary. I uważam, że takie swetry są idealne na teraz, ponieważ jest teraz po prostu okres przejściowy i najczęściej, mimo że ubieramy się już cienko, to mimo wszystko zakładamy na siebie również rzeczy ciepłe, albo zabieramy ze sobą sweter czy kurtkę. Jest luźno, nie jest zapinane. Można go nosić jako takie wdzianko. Ma bardzo, bardzo miły, przyjemny sweter. Tu ma takie ściągacze, jak widzicie. Grubo tkane. Kolejna rzecz, bardzo mi się podoba. To jest tak śliczne. To jest taka tunika, która to jest za stanik. Można oczywiście ją nosić tutaj wyżej, jak nie chcecie tak odsłaniać ramion. W ten sposób jak bluzkę, albo właśnie jak opuścić ramiona i nosić jak hiszpankę. Ja właśnie tak bym ją nosiła. I tutaj ma na dole takie fajne piórka na sznurku. To w ogóle ja bym, jeżeli chodzi o pranie, to ja bym to prała po prostu w jakimś delikatnym, łagodnym detergencie albo płynie ręcznie oczywiście, bo to jest bardzo delikatne. Jest to bardzo dobrej jakości, przewiewne i jak widzicie, ma tutaj na sobie taki łapacz snów i to będzie śliczna rzecz zarówno na plażę, na kostium, jak i wiecie, dla niższych dziewczyn jako sukienka. Dla mnie służy jako tunika, bo jest na tyle krótka. Tutaj pod spodem też jest taka bluzeczka, podszewka, ale uważam, że to jest tak piękny ciuch i kto go nie zakłada, słuchajcie, to dobrze w tym wygląda. No mega jest ta bluzka, tak mi się podoba. Ja dzisiaj sobie w niej chyba zostanę. I też z tego co wiem, są limitowane ilości tej bluzeczki, więc koniecznie idźcie zobaczyć, ale jestem w niej zakochana. Znaczy ona nie jest śliczna. Coś pięknego. Super to jest. Kolejny sweter, bo swetrów jest dużo w sklepie. Piękny pastelowy. Pastele są bardzo na czasie. Jak przychodzi tylko wiosna, to pastele wchodzą z powrotem. I sweter, jak widzicie, jest dosyć długi. To jest taki kardigan. Ma fajne takie długie ściągacze. Bardzo mi się to podoba. I można go tak zsuwać z ramion, jak jest ciepło, albo normalnie założyć i się w niego mocno owinąć, więc będzie też dobry na te zimowe miesiące. Po prostu śliczny, zobaczcie jak fajnie pasuje do szarych butów. Po prostu coś wspaniałego, jestem zakochana w tym sweterku. Jest mega stylowy, super jest. Kolejny sweter, podobny, ale jednak trochę inny. Szary, mocniejszy różowy i czarny, czyli większe kontrasty. Również długi. Ma trochę inny splot niż ten poprzedni, ale również jest bardzo, bardzo miękki. Tutaj ma ściągacz, jak widzicie, na samej, na końcu. Jest to taki kardigan na rzutka, bez kaptura. Po prostu sobie wrzucamy na nasz strój, może być nawet na jakąś sukienkę. I wygląda super. Uwielbiam połączenie tych trzech kolorów. Uważam, że wygląda niesamowicie stylowo. Także to jest kolejny sweterek. No mega są te swetry, jestem w nich zakochana. Kolejny sweter jest śmieszny, bo to jest taki sweter koło, my to tak nazwałyśmy. To jest dosłownie takie kółko. Wiem, że do tej bluzki nie pasuje, ale pokazuję Wam sweter. I zobaczcie, ma takie fajne ściągacze tutaj. Można go sobie tak naciągnąć, ale też możecie go nosić w ten sposób jak bolerko, albo odsunąć ten kołnierz, można sobie o tak wywinąć i jest po prostu mega, czyli możemy sobie wywinąć taki kołnierz, albo właśnie wziąć do góry i
zawinąć się jak bolerkiem, na dwa sposoby. I ma śliczne kolory, takie kolory lodów waniliowo-truskawkowych. Tutaj piękne warkocze. No po prostu cudeńko. Uważam, że coś przepięknego jest ten sweter. Ślicznie będzie na zdjęciach pięknie się prezentował. Ten jest zdecydowanie krótszy, ale to zależy właśnie, czy lubicie długie kardigany, czy krótsze. Kolejny kardigan, to już ostatni, który Wam dziś pokażę, ale na stronie jest więcej. Wygląda jak ten, który mam z Oysho. Nie wiem, czy pamiętacie, taki haul Wam robiłam zimowy i tam kupiłam właśnie takie dwa swetry. Jeden ciemno-szary, drugi jasno-szary i ten jest bardzo podobny i też ma w sobie, jest robiony z takich warkoczy. No coś cudownego. I ten kardigan jest niesamowicie miękki, on jest tak mięciutki, widzicie jakie fajne ściągacze. Te takie swetry prać w bardzo niskiej temperaturze, w prawie zimnej wodzie, bo później mają tendencję do twardnienia. W sensie nie ten konkretny, ale ten, który mam na przykład z Oysho już nie jest taki miękki. Ten natomiast jest bardziej miękki od początku. Ma też kaptur tutaj. I jest, jak widzicie, dość długi. No ja uwielbiam takie rzeczy, uważam, że wygląda bardzo, bardzo efektownie. No widać, że jest miękki. Ja uwielbiam takie rzeczy, które są po prostu super mięciutkie. Można go spokojnie, słuchajcie, zakładać właśnie w teraz chłodniejsze wieczory do różnych stylizacji. Narzucić na sukienkę, na leginsy. Jeżeli chodzi o składy, to też macie wszystko na stronie wypisane. I kolejna rzecz to taka sukienka tunika. Dla mnie to jest tunika, ponieważ ja jestem bardzo wysoka, więc jest dla mnie dosyć krótka. Ale jak ktoś jest niższy, to będzie dla niego spokojnie sukienką. I to jest fajne, że można sobie tutaj ją wypuszczać. Co fajnego jest w tej bluzce, sukience, tunice, że można ją nosić na dwie strony. Czyli możemy mieć troczek tutaj z przodu, albo możemy go nosić z tyłu. Tutaj mamy też takie troczki na rękawach. Tą śmieszną taką gumkę. Taki mega fajny, sportowy outfit. Można założyć do leginsów, jak ja, do rajstop, do gołych nóg, jeżeli jesteście niższe. Spokojnie możecie to nosić jako sukienkę. Moim zdaniem wygląda to naprawdę fajnie. I do końca haulu mam jeszcze dwie super rzeczy. I kolejna bluza jest naprawdę bardzo, bardzo fajna, czaderska. Jest zrobiona z takiego grubego dresu i spokojnie można ją nosić jako taki płaszcz, wdzianko. Właśnie teraz, dzisiaj na przykład się chłodniej zrobiło. Tutaj nasze jeszcze widzicie, mam choker. Chokerów też jest kilka na stronie. Ten jest akurat z takim czarnym sercem. W każdym razie bluza. Bluzkę zmieniłam, na to nie zwracajcie uwagi. Bluza jest cała czarna, jest długa i ma podszczępione tutaj krawędzie, dół oraz rękawy. I to nadaje naprawdę takiego fajnego, luzackiego efektu. I dodatkowo te osy są super, takie duże naszywki. Naszywki są teraz bardzo na czasie. I osy mamy również z tyłu. Także idźcie na stronę zobaczyć dokładnie, jak wygląda ta bluza. Ona jest, tak jak większość ubrań, w rozmiarze uniwersalnym, czyli od S do L. Kolejna bluza jest bardzo streetwearowa. Jak widzicie, połączenie Moro oraz takich różnych nadruków. Mamy tu różne napisy. I pod spodem mamy, to jest taki ogólnie gruby dres i pod spodem mamy taki białą warstwę. Mamy taką białą warstwę, więc jak to wywiniecie, tutaj też się pojawiają różne napisy. No wygląda to mega. Jak wiecie, teraz streetwear jest bardzo modny. Dół też jest, jak widzicie, podszczępiony. I ona jest dosyć duża. Tutaj na dole też ma taki fajny napis. Ona jest dosyć duża, ta bluza. Więc też może spokojnie osoba w każdym rozmiarze ją założyć. Ja bardzo lubię Moro. Powiem Wam, że Moro jest po prostu zawsze na czasie, jest mega modne. No i bluza jest fajna. No takie właśnie wdzianko, płaszczyk, bluza. Na stronie są również tak zwane harness, które podkręcą każdy strój. I to się, słuchajcie, zakłada na Wasz stanik dodatkowo. To jakby nie przyczepia się do stanika, tylko zakładacie go koło stanika. Możecie to regulować. Jak widzicie, ma taki fajny wzór tutaj, więc to zawsze jak macie jakąś koszulkę taką bardziej wyciętą top, będzie Wam wystawać. To jest w ogóle niedrogie. Ja kiedyś sobie coś takiego kupiłam w jakiejś droższej firmie i w ogóle mi się to zniszczyło i porzewiały mi te elementy. Tutaj jest to bardzo tanie. Bardzo łatwo się to zakłada, więc ja Wam serdecznie to polecam. To naprawdę daje takiego pazura każdemu outfitowi, jak wystaje takie coś z bluzki. Wiem, że są takie gotowe też staniki z takimi elementami, natomiast nie zawsze chcecie taki mieć, ale to jest fajne, bo będzie pasowało do każdego stanika. Tak jak ja mam dzisiaj czarny, jest ok, do jakiegoś kolorowego też będzie spoko, więc polecam Wam serdecznie, super to wygląda. No i oczywiście polecam Wam pędzle. Pędzle są w 100% plastikowe, syntetyczne, nie są pochodzenia zwierzęcego, więc super. Są to pędzle marmurowe, są bardzo lekkie. Ja używam je od jakiegoś czasu, nie mogłam Wam ich niestety pokazać, bo jeszcze sklep nie ruszył. Natomiast zrobiłam nawet osobne w Get Ready With Me test tych pędzli, będziecie mogli niedługo zobaczyć. Bardzo lubię ten duży pędzel do konturowania, on jest fajny do konturowania nosa, czoła i tak dalej. Bardzo, bardzo fajne pędzle. One są niedrogie, zestaw 10. Tutaj są pędzle zarówno do twarzy, jak i do oczu. Naprawdę są spoko, fajny jest ten zestaw. Także na stronie też go dostaniecie. Też są limitowane ilości, więc Was odsyłam. Aha, i pomyliłam się na początku filmu, mówiąc, że torebka ekologiczna jest tylko do
zamówień powyżej 100 zł, torebka ekologiczna jest do wszystkich zamówień, w których są ciuchy. Także dajcie mi znać, która rzecz Wam się podobała najbardziej ze sklepu. Trzymajcie kciuki za moją przyjaciółkę, żeby dobrze jej szło w prowadzeniu nowego biznesu. Ja Wam będę co jakiś czas pokazywać właśnie nowe rzeczy z jej sklepu i pamiętajcie, że to są ilości bardzo limitowane. Raczej nie będą wracały te rzeczy. Jak Wam się coś podoba, to kupujcie teraz, bo są po prostu bombowe, super jakość. I na stronie znajdziecie, słuchajcie, trzy razy tyle, co ja Wam pokazałam, bo pokazałam Wam tylko część tego, co ona ma w swoim asortymencie. No i to tyle. Zostawcie kciuki do góry, jeżeli lubicie, jak robię Wam mierzymy i pokazuję rzeczy na sobie. To tyle, pa, pa!